Dzień dobry, witam wszystkich i powiem tak, cieszę się bardzo, że po wielu latach wraca na ulicę Koszalina wyścig kolarski. Dziękuję organizatorom, bo miasto oczywiście pomaga, ale bez ludzi z zapałem by to się nie udało. Pogoda nam dzisiaj dopisuje i życzę naprawdę bardzo wielu pozytywnych emocji. Tour de Koszalin ze wsparciem Jarosława Marycza, ze wsparciem miasta. Także no, jak ja lubię te sytuacje, kiedy mogę stanąć na tle setki, dwusetki kolarzy. Panie sekretarzu, takie wydarzenia są potrzebne w naszym mieście? Oczywiście i bardzo cieszymy się. Prezydent miasta i wszyscy, myślę, koszalinianie, z tego powodu, że po wielu latach wyścigi kolarskie do Koszalina wracają. I mam nadzieję, że wrócą już na stałe i będą trwałym elementem naszego sportowego życia tutaj w Koszalinie. To wydarzenie zapoczątkowało Dzień Zrównoważonego Transportu. Jak miasto na to się zaopatruje, na ten zrównoważony transport? Od wielu lat miasto inwestuje bardzo wiele w ścieżki rowerowe, w trasy rowerowe, po to, aby umożliwić naszym mieszkańcom poruszanie się bezpieczne po drogach, przemieszczanie się między miejscem zamieszkania a pracą, korzystając niekoniecznie z samochodów, których i tak przybywa bardzo znacznie, co powoduje coraz większe utrudnienia w ruchu. Dlatego myślę, że ten alternatywny transport, transport rowerowy, jest w Koszalinie bardzo mile widziany. I z tego powodu też staramy się tą infrastrukturę poprawiać, a myślę, że to wszystkim wyjdzie i na zdrowie, i dla naszego środowiska, ale też i dla takiego ogólnego, bezpiecznego poruszania się w mieście. Pan jako sekretarz chyba dzisiaj ubolewa, że nie mógł wziąć udziału w wyścigu, no bo ktoś musiał go rozpocząć. No, ktoś musiał go rozpocząć, oczywiście. Mam nadzieję, że w kolejnej edycji, trochę trenując do tego czasu, uda mi się wziąć udział w kolejnym wyścigu. Mówi pan trochę trenując, no trochę pan biega, trochę pan jeździ, obserwujemy media społecznościowe, więc nie jest pan takim zupełnie laikiem, jeżeli chodzi o rekreację i sport w mieście. Jeżeli chodzi o bieganie, tak, o bieganie, o pływanie, natomiast rower bardziej turystycznie, ale tutaj też i dla amatorów jest przewidziany wyścig. Jedna pętla, 13 km, więc tak naprawdę wystartowały nawet osoby z dziećmi w fotelikach, więc to pokazuje, jak bardzo fajna i dobra dla naszych mieszkańców jest to impreza. Podsumowując, mimo pandemii, no w sumie już ona długo trwa, takie wydarzenia jednoczą mieszkańców, pozwalają im wyjść z domu, by mogli poczuć ostatnie już podrygi tego lata. No, myślę, że każda aktywność fizyczna na świeżym powietrzu poprawia przede wszystkim naszą odporność. A jeżeli poprawia naszą odporność, to też pomaga w ewentualnym zwalczaniu różnego rodzaju dolegliwości, wirusów i tego typu rzeczy. Dlatego też gorąco zachęcam do tego, aby każdy, korzystając jeszcze z tych ostatnich ciepłych promieni słońca, jak najwięcej czasu spędzał na powietrzu, biegając, chodząc czy jeżdżąc na rowerze. No i kolejna grupa, tej grupa zasadnicza, to można powiedzieć, prestiżowa grupa. No i tutaj mamy Stefan Walczak, ja lubię tego zawodnika, śmigam się bardzo waleczko, on śmigł.